Do jakiego kościoła należysz? Takie pytanie mi zadano dzisiaj i chciałbym, żebyśmy dzisiejsze spotkanie poświęcili temu tematowi. Ale chciałbym odpowiedzieć na to pytanie w sposób, w jaki Duch Święty zmusza nas, żeby na nie odpowiedzieć. Nie kierując się ludzkimi fantazjami, albo zabobonami, albo niewiarą. Jak pamiętamy, słowo zabobon to jest coś, co opisuje stan myśli, stan serca człowieka, który częściowo opiera się na objawieniu Bożym, na przykład widzi stworzenie, i dochodzi do wniosku, że nie mogło to powstać samo, tylko że jest jakiś duch, jakiś byt, jakiś Bóg, który to stworzył. I do tego dokłada sobie różnego rodzaju własne pomysły. Jest dużo takich ludzi. Niestety w kręgach chrześcijańskich też jest dużo takich ludzi. Gdzieś tam wyrośli w kulturze chrześcijańskiej, usłyszeli gdzieś tam, że istnieje Bóg, ale odnośnie Boga ich pozostałe myśli opierają się na różnego rodzaju zbieranych, tak jakby przypadkowo, różnych idei. Nie idą do Słowa Bożego, albo idą do Słowa Bożego, ale również oprócz Słowa Bożego uzupełniają tą wiedzę różnymi książkami filozoficznymi lub własnymi przemyśleniami. I to jest wtedy zabobon, nie jest to niewiara, bo ci ludzie w jakiegoś tam Boga wierzą. Nie są materialistami ślepymi, tylko są ludźmi pobożnymi w jakiś sposób. Natomiast niestety idą do piekła, jeżeli wśród tego zabobonu nie ma iskierki prawdy pod tytułem, że Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem i tylko przez Jezusa Chrystusa można pójść do nieba na podstawie Jego doskonałej ofiary, niezależnie od własnych uczynków. Ale oczywiście są też ludzie wyznający zabobony, tacy, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. Są zbawieni, będą w niebie, ale niestety oprócz Biblii dokładają do swoich przesądów z różnych usłyszanych wypowiedzi różnych ludzi, niekoniecznie zwodzicieli. Czasami są to szczerzy ludzie słuchający szczerych zwodzicieli, którzy przez pomyłkę, przez to, że sami nie chcieli zajrzeć do Słowa Bożego albo zrobili to nieprawidłowo, na przykład wyrywając fragmenty myśli albo opierając się na swojej pamięci, nie sprawdzając tego jeszcze raz, czy tak Słowo Boże mówi. Więc to jest zabobon. Są też oczywiście ludzie, którzy nie wierzą. Nie wierzą, po prostu odrzucają Słowo Boże. I to są ludzie, którzy też mogą mieć grzech niewiary w różnym stopniu. Są tacy, którzy całkowicie, wiedząc, że Bóg istnieje, zaprzeczają Jego istnieniu, bo takich całkowitych niewierzących ludzi to nie ma. Nawet demony wierzą i drżą. Tak samo tak zwani ateiści wierzą, że jest Bóg, ale nie wierzą Jemu, uważają Go za kłamcę. I dlatego nie chcą z Bogiem mieć nic wspólnego. Natomiast są ludźmi, którzy doskonale wiedzą, że Bóg istnieje, ale ponieważ nie uważają Boga za prawdomównego, to sami też są kłamczuchami i kłamią, że nie wierzą. No więc to jest bardzo, bardzo skomplikowana kwestia niewiary, bo mogą być też ludzie, którzy paradoksalnie są zbawieni, są uratowani i kierują się niewiarą. Jak to możliwe? Zagasili Ducha Świętego przez życie w grzechu. Duch Święty przestał na nich mieć wpływ, bo odrzucili ten wpływ po nawróceniu już. Są zbawieni, bo zbawienia stracić się nie da. Są w opłakanym stanie. Być może kiedyś zobaczymy ich z powrotem. Tak jak Demas odszedł, umiłowawszy świat doczesny. I później
Niektórzy dopatrują się jego powrotu w niektórych pismach. Zależy to od tego, jak datowane są pisma Nowego Testamentu przez których komentatorów. I jeżeli w ten sposób popatrzymy na takiego człowieka, to w takim momencie, kiedy on upadł, tak jak Dawid upadł, w momencie, kiedy zgrzeszył, mordując Uriasza, to on był przecież zbawiony, już był wierzący, ale mimo to upadł. Albo Lot, gdy uprawiał po prostu swoje takie zgubne drogi, gdzie aż w skale go spotykamy, gdy upijał się razem z córkami, co doprowadziło do jeszcze większego grzechu. I on był zbawiony, bo wiemy o tym z listów Nowego Testamentu. Był zbawiony raz na zawsze, ale w momencie upadku kierował się nieposłuszeństwem, a jak jest nieposłuszeństwo, to do niewiary już jest bardzo blisko. Niewiara polega na tym, że ktoś nie wierzy Słowu Bożemu, nie wierzy, żeby to Słowo Boże miało na niego wpływ. I za dzisiejszymi koncepcjami na temat tego, czym jest Kościół, stoi zarówno niewiara, jak i zabobon. I jeżeli tak się rzeczy mają, to teraz chciałbym, żebyśmy spojrzeli do Słowa Bożego, ale uczynię to w taki sposób trochę, może to uplastyczni pewne rzeczy. Wyobrazimy sobie, że przenosimy się w czasie i spotykamy właściwe osoby, aby o tym Kościele porozmawiać. Choć można bez tego wyobrażania po prostu sięgnąć do ich słów, które kiedyś powiedzieli. Więc gdy ludzie zadają mi pytanie, do jakiego kościoła należysz, to mam podejrzenie, że ono powstaje w błędnych intencjach, oparte na heretyckich nauczaniach ludzkich zabobonów, na przykład rzymskokatolickich, kultywowanych tu i ówdzie również poza kręgami rzymskiej religii. No, a moja odpowiedź ma ich upewnić w tym szatańskim błędzie, w jaki zostali wprowadzeni przez zwodnicze nauki demonów. No i co mam zrobić? Mam na tej podstawie demonicznej odpowiedzieć im, domyślając się, o co chodzi, zarzucając prawdę Bożą, objawioną raz na zawsze w Słowie Bożym? Nie można, moim zdaniem, ich podtrzymywać w błędzie. Nie wiem, czy tak jest z każdym, kto zadaje to pytanie. Nie wiem, czy tak jest z tobą, jeśli ty masz takie pytanie i dlatego sięgnąłeś do tego materiału. Niezależnie od tego, jak jest, muszę odpowiedzieć zgodnie z prawdą. Stąd, aby odpowiedzieć na to pytanie właściwie, cofnijmy się, to jest za szeroko powiedziane, cofnę się tak jakby wyobraźni około 2000 lat wstecz i porozmawiam ze starym takim ekspertem. Jego imię brzmi Paweł. Apostoł Paweł, również znany jako Szaweł. Duch Święty natchnął go do opisania cech charakterystycznych Kościoła. Wcześniej Kościół nie był znany, dopiero Paweł jako tajemnicę objawioną przedstawił, czym Kościół jest. Więc to jest jedyna właściwa osoba z ludzi, żeby jej dopytać się. No i wyobraźmy sobie, że ja się przybliżam do niego i pytam: Pawle, do jakiego kościoła należysz? Wyobraź go sobie, jak w zastanowieniu drapie się po brodzie i z miłym uśmiechem i błyskiem w oku zaczyna odpowiadać. Po pierwsze, kościół, do którego należę, jest zbudowany na prawidłowym fundamencie. Prawda, że to jest ważne, na czym jest zbudowany. Jaki ma fundament kościół? No i tutaj wyjątkowo sięgniemy do wypowiedzi Pana Jezusa Chrystusa w kontekście rozmowy z Szymonem Piotrem. Na to załóżmy, że Paweł się nam powołuje, a jeśli nie, to ja się na to powołuję.
A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonaszowy, bo tego ciało i krew nie objawiły tobie, ale Ojciec mój, który jest w niebiesiech. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, czyli kamień, a na tej opoce zbuduję zgromadzenie moje, a bramy piekielne nie przemogą go. Jak widać, tutaj jest różnego rodzaju, jeśli chodzi o rodzaj męski i rodzaj żeński, słowa. Piotr jest rodzaju męskiego. Opoka jest rodzaju żeńskiego. A Kościół będzie zbudowany na czymś rodzaju żeńskiego, czyli na opoce, a nie na czymś rodzaju męskiego. Więc jest to ważne rozróżnienie. Na tej opoce zbuduję zgromadzenie moje. I co tu jest jeszcze rodzaju żeńskiego? Rodzaju żeńskiego jest przemowa Piotra. Przemowa Piotra o treści: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Czyli treść tej przemowy to jest Chrystus, Syn Boga żywego. Jest tą opoką. Więc widać wyraźnie. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 16 do 18 wersetu, że Kościół ma być zbudowany na Chrystusie, Jezusie. No i mamy potwierdzenie tego już w pismach Pawła, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, którym jest Jezus Chrystus. Mówi o tym apostoł Paweł w liście do Koryntian pierwszym, w rozdziale 3, werset 11. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, który jest Jezus Chrystus. No i też do fundamentu zalicza się to, kim jest Bóg. Bóstwo, zwane czasami Trójcą Świętą, to trzy osoby. Ojciec, Syn i Duch Święty. Synostwo Chrystusa bezpośrednio wyraża równość z Bogiem. Pan Jezus Chrystus, to jest bardzo ważne. Pan Jezus Chrystus jest fundamentem, opoką, czyli skałą, na której Kościół jest zbudowany. Chrystus był narodzony z dziewicy i jest Bogiem w bezgrzesznej, świętej, ludzkiej postaci. No i mamy o tym w Słowie Bożym, że to jest wcielony Bóg. Więc widzimy jednoznacznie, jaki ważny jest fundament. Fundamentem Kościoła musi być Pan Jezus Chrystus. Nic innego, nikt inny, tylko Chrystus Jezus, który jest jedynym prawdziwym Bogiem. Jest odwiecznym Synem Bożym. Nie jest aniołem, tylko jest Synem Bożym. Jest Bogiem, a nie aniołem. Jest Bogiem i człowiekiem, ale aniołem nie jest. Kolejny punkt, na który zwrócimy uwagę, na który Paweł zwraca uwagę w swoich pismach, więc w tej rozmowie możliwe, że również by na to zwrócił uwagę. Kościół, do którego należę, akceptuje śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa Jezusa, Pana, jako jedyną podstawę zbawienia. Zbawienie, czyli ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Ja zasłużyłem na piekło, na jezioro ognia i siarki, na to, żeby razem z diabłem i jego aniołami być na wieki wieków w piekle, w jeziorze ognistym. Ale na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa On uratował mnie i nie muszę iść tam, na co zasłużyłem. A jak zasłużyłem na piekło? Już pierwszy grzech spowodował, że zasłużyłem na jezioro ognia i siarki. Wystarczy jeden mały grzech, tak zwany mały, bo nie ma małych grzechów i dużych grzechów. Nie ma grzechów za 100 punktów i za jeden punkt. Grzech to grzech. I jeden grzech już wystarczy, żeby na wieki wieków pójść do jeziora ognistego. Człowiek nie ma możliwości, żeby ten grzech jakoś odpracować, bo przecież dobre uczynki są obowiązkiem człowieka. Bóg stworzył człowieka dobrym i obowiązkiem człowieka jest być dobrym.
Więc jeżeli choć przez milisekundę jesteś niedobry, nie jesteś doskonały, jak Ojciec Niebieski doskonały jest, zasłużyłeś już na piekło, na jezioro ognia i siarki i nie możesz tego w żaden sposób wybielić, bo jeśli byś całe pozostałe życie był ideałem chodzącym, nigdy nie grzeszącym, to przecież ty byś spełniał tylko i wyłącznie swój obowiązek. A za obowiązki nie ma nic innego niż tylko podstawowe wynagrodzenie, a ty jeszcze masz przecież zakryć grzech. Po prostu jak nie będziesz idealnie dobry, to gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu, dodatkowe grzechy dokładając. Więc to jest stan beznadziejny, jeżeli chcesz to zrobić bez Chrystusa. Ale na całe szczęście Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty. W 3 godzinach ciemności został uczyniony grzechem. Na Niego został włożony grzech każdego wierzącego w Niego człowieka. I dzięki temu możemy jako wierzący w Pana Jezusa Chrystusa mieć pewność, że jesteśmy zbawieni raz na zawsze. Kościół, do którego należę, akceptuje śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa Jezusa Pana jako jedyną podstawę zbawienia. I tutaj kilka cytatów. Pierwszy z 1 listu do Koryntian, 15 rozdział 3 i 4 werset. Albowiem naprzód podałem wam, co też wziąłem, iż Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że był pogrzebany i że zmartwychwstał dnia trzeciego według pism. Widzimy tutaj, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. Był pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia według pism. Kolejny fragment to jest Rzymian, 10 rozdział, 9 werset. Jeśli ustami wyznasz, że Jezus jest Jahwech i uwierzysz w sercu twoim, że Bóg go z martwych zbudził, zbawiony będziesz. Lub jak w wersji brytyjskiej jest, jeśli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że go Bóg z martwych zbudził, zbawiony będziesz. Może nie jest to dokładnie z brytyjki, bo z pamięci mówiłem. Albo jeszcze wersja bliższa UBG, albo Biblii Gdańskiej. Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w sercu twoim, że go Bóg z martwych wzbudził, zbawiony będziesz. Rzymian 10:9. Jezus po pierwsze jest tutaj kimś, kogo trzeba wyznać jako Pana. Jako Pana, pod słowem Pan kryje się zarówno idea, że masz być Mu posłuszny, a On wzywa, aby wszyscy wszędzie pokutowali, a druga rzecz, że to jest wolą Ojca, aby wierzyć w Tego, którego On posłał, czyli w Jezusa. I też jest tutaj w kontekście, bo w Rzymian 10:8-13 pojawia się pełno cytatów ze Starego Testamentu, gdzie słowo Pan w Nowym Testamencie odpowiada starotestamentowemu JHWH, czyli Jahwech, czyli możemy to wtedy przeczytać, jeśli ustami wyznasz, że Jezus jest Jahwech i uwierzysz w sercu twoim, że go Bóg z martwych zbudził, zbawiony będziesz. Oczywiście w Nowym Testamencie nie ma tego tak zwanego tetragramu, czyli JHWH, czyli imienia Boga często używanego w Starym Testamencie. Nie o to chodzi, żeby to przenosić, chodzi o to, żeby złapać ideę kryjącą się za tymi słowami. I teraz, jeżeli te dwa punkty z 1 Koryntian 15 i z Rzymian 10 weźmiemy, to mamy potwierdzenie tego, że Kościół, do którego należę, akceptuje śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa Jezusa Pana jako jedyną podstawę zbawienia. Krzyż Pana Jezusa Chrystusa, czyli to, gdzie się dokonało zbawienie, i Jego pusty grób, czyli to, co jest naturalną konsekwencją tego, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Nie chodzi oczywiście, żeby szukać tego kawałka drewna i tego kawałka skały.
czyli pustego grobu i krzyża, na którym fizycznie, faktycznie Jezus wisiał. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o stojące za tymi faktami błogosławieństwa, które Bóg dla nas ma. I chrześcijaństwo jest przez to, że my mamy właśnie fakt śmierci Pana Jezusa i Jego zmartwychwstania, to chrześcijaństwo jest odróżnione od wszystkich religii. Zbawienie jest z łaski, czyli Boża życzliwość niezależna od Twoich starań, całkowicie niezależna od jakichkolwiek ludzkich zabiegów i uczynków. Przez prostą wiarę w Chrystusa i Jego doskonałe dzieło dokonane raz na zawsze na krzyżu Golgoty. Wyznanie Chrystusa Jezusa jako Pana jest konieczne, abyś mógł być zbawiony i mógł należeć do prawdziwego Kościoła, to musisz wierzyć, że Chrystus umarł za twoje grzechy i zmartwychwstał. To jest kluczowa sprawa. I to jest drugi punkt. Kolejny punkt na temat Kościoła, do którego należę, to Kościół, do którego należę, uznaje wszystkich wierzących za członki jednego ciała. Wszystkich wierzących na świecie, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, uznaje za członki jednego ciała. Nie bawimy się na podstawie Słowa Bożego w jakieś różnicowanie. Różnica między krzesło a krzesło elektryczne jest duża. Jest dodany po prostu dodatkowy człon. Tak samo kościół, a kościół X różni się tak samo jak krzesło od krzesła elektrycznego, jak chomik od chomika syryjskiego, jak świnka od świnki morskiej i tak dalej. Można takie przykłady silniejsze albo słabsze znajdywać. Ale nie jest to to samo. Jeżeli dodam do czegoś dodatkowy element, to już nie jest to samo. I teraz Kościół, do którego należę, uznaje wszystkich wierzących za członki jednego ciała. Tego trzeba się trzymać. Wszystkie członki ciała jednego to są wszyscy wierzący w Chrystusa. I wszystko poddał pod nogi Jego i Jego dał za głowę nad wszystkim Kościołowi, który jest ciałem Jego i pełnością tego, który wszystko we wszystkich napełnia. Tak pokazuje nam Słowo Boże z Efezjan 1 rozdział 22 do 23 wersetu, czyli Pawła list. I z tego musimy jeszcze wyciągnąć takie fakty, które są również powtórzone w liście do Efezjan, czyli Efezjan 4 rozdział na przykład. 4 rozdział, 4 werset. Jedno jest ciało i jeden duch. Albo 4 rozdział Efezjan, a to werset wcześniej, 3 werset. Starając się, abyście zachowali jedność ducha w związce pokoju. Czyli mamy, starając się, abyście zachowali jedność ducha. Nie mamy tworzyć tej jedności. Ta jedność już jest. Mamy ją zachowywać. Zachowali jedność ducha w związce pokoju i jedno ciało, i jeden duch. I wszystko poddał pod nogi Jego, jak widzimy w Efezjan 1 rozdział. Wszystko Bóg poddał pod nogi Jego i Jego dał za głowę nad wszystkim Kościołowi, który jest ciałem Jego i pełnością tego, który wszystko we wszystkich napełnia. I to ma być tak, jak pokazuje Efezjan 4 rozdział, natomiast nie tak, jak widzimy karykaturę w 1 Koryntian 1 rozdział 12-13 werset. Nie tak, a to powiadam, iż każdy z was mówi, ja jestem Pawłowy, a ja Apolosowy, a ja Kefasowy, ale ja Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was ukrzyżowany? Albo czy jesteście w imię Pawła ochrzczeni? No takie już rzeczy powstawały na początku i Paweł to krytykował. Ciało
Jeżeli popatrzymy na swoje ciało ludzkie albo ciało zwierzęcia, ale raczej ludzkie, bo ludzkie jest tu użyte jako przykład kościoła, ciało charakteryzuje się działaniem, społecznością, jednością, świadectwem. Z kolei duch sekciarstwa, duch herezji, duch podziału, duch odszczepieństwa, duch podziału na przeróżne grupy, duch podziału na przeróżne partie, duch podziału na przeróżne denominacje zaprzecza tej prawdzie. Nawet jest powiedziane, że w Galacjan, 5 rozdział, że to jest bardzo niebezpieczne. Jawne są uczynki ciała. Podział na przeróżne denominacje jest zaliczony do uczynków ciała. Zacytuję ten fragment. 5 rozdział Galacjan, 19 werset do 21. Jawne są uczynki ciała. Bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania. Właśnie, podział na przeróżne denominacje, zabójstwa, pijaństwo. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Galacjan, 5 rozdział, 19 do 21 wersetu. Przeczytaj w swojej Biblii. Jest tam po prostu wyraźnie lista. Ja zacytowałem jej kawałek. Bałwochwalstwo. No to jest właśnie, jeżeli czcisz Boga inaczej niż to jest opisane w Słowie Bożym, to jesteś bałwochwalcą. Jeżeli masz na przykład przedstawicieli kleru, a Słowo Boże nie zna kleru w dzisiejszym czasie. Byli apostołowie i wraz z odejściem apostołów skończyli się starsi. Jeżeli dzisiaj masz jakichś nominowanych, denominowanych, ordynowanych przedstawicieli, funkcjonariuszy kościelnych, to jesteś bałwochwalcą, jeśli w czymś takim uczestniczysz. Czary. No, pierwsza księga Samuela, 15 rozdział, 23 werset mówi, że nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. Nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary i oddawanie czci obrazom. Może trochę ten werset musielibyście odświeżyć w Biblii, może go cytując z pamięci trochę niedokładnie oddaję, więc pierwsza księga Samuela, 15 rozdział, okolice 23 wersetu. Wrogość, kolejny grzech ciała, uczynek ciała. Spór, czyli kłótnie. No, co leży u podłoża podziału na różnego rodzaju sekty, herezje, denominacje? Spór, kłócenie się, zazdrość, gniew, knowania, właśnie, podział na przeróżne denominacje, zabójstwa, pijaństwo. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Kolejny punkt, na który myślę, że Paweł zwróciłby uwagę. Kościół, do którego należę, uznaje Chrystusa jako głowę. Jest to bardzo ważny punkt. Głową nie jest nikt inny niż sam Pan Jezus Chrystus. I tutaj przychodzi nam z pomocą fragment listu Pawła do Kolosan. 1 rozdział, 18 werset. On, Pan Jezus, jest głową ciała. To jest Kościoła, który jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby On między wszystkimi przodował. To Pan Jezus jest głową ciała. Pan Jezus, Kościół, do którego należę, uznaje Chrystusa jako głowę. I kolejne fakty z tego wynikające są następujące. Między innymi łączność z głową. Sobie wyobrażacie ciało, gdzie głowa nie ma łączności z resztą ciała? Nazywamy to chorobą jakąś, porażeniem mózgowym lub czymś równie bardzo niebezpiecznym. Śpiączka czasami z tym jest związana, albo niedowład kończyn. Ja osobiście mam niedowład kończyn i moje nogi nie słuchają głowy. I to jest podstawa do tego, że od 2009 roku mam taką niebieską legitymację. Nie, ona, ją trochę później dostałem, w 2011, taką niebieską legitymację do parkowania dla uprzywilejowanych, dlatego że nogi mnie nie słuchają. Ale poza tym jednym udogodnieniem z tego faktu wynikają same szkodliwe konsekwencje. I nie polecam komuś, żeby jego część ciała
nie słuchała głowy. Jest to właśnie sytuacja w obecnym kościele. I tak jak dla mnie jako człowieka fakt, że moje nogi nie słuchają głowy, poza oczywiście niedogodnościami, jest taka mała wisienka na torcie w postaci takiej ułatwiającej parkowanie karty, tak samo zaświadczały Kościół jego fragmenty ludzi, którzy podają się za Chrystusowych, ale nie trzymają się głowy, też świat obsypuje ich różnego rodzaju benefitami. Może nie jest to idealny przykład, ale na coś wskazuje. I teraz, jeżeli tak, to uznawanie Chrystusa za głowę pociąga za sobą łączność z Chrystusem. Więc Kolosan 1,18, jeszcze raz przypomnę, On, Pan Jezus, jest głową ciała, to jest Kościoła, który jest początkiem, pierworodnym z umarłych. Pan Jezus jest początkiem i pierworodnym z umarłych. Aby On, czyli Pan Jezus, między wszystkimi przodował. Czyli On jest głową ciała, to jest Kościoła, który, Pan Jezus, jest początkiem i pierworodnym z umarłych. Aby On, Pan Jezus, między wszystkimi przodował. Tak mówi Kolosan 1,18. Uznawanie Chrystusa za głowę wiąże się z tym, że będzie łączność, będzie kierowanie, będzie komunikacja z głowy, będzie z głowy koordynacja. To głowa koordynuje, głowa komunikuje, głowa kieruje, głowa się łączy. W Biblii ani jeden człowiek na ziemi nie jest wymieniany jako głowa Kościoła. Nie ma w Biblii ludzkiego systemu kontroli kierującego działaniem Kościoła. Więc jeżeli gdzieś w Twoich wyobrażeniach się zaangażowałeś w jakąś inicjatywę, gdzie jakiś człowiek ma takie funkcje, to jesteś w bałwochwalczym miejscu. Wyjdź stamtąd, bo to jest Babilon. Kolejny punkt, na który Paweł zwraca uwagę w swoich pismach, więc w czasie naszego spotkania, które sobie wyobraziliśmy, też zwróciłby na to uwagę, jest taki, że Kościół, do którego należę, nie posiada nazwy, ale w prostocie zgromadza się do imienia Pana Jezusa Chrystusa. Czyli nie ma nazwy Kościół X. To jest Kościół, po prostu Kościół i koniec. Nie ma nic więcej. I na przykład Ewangelia Jana 20 rozdział, 19 werset. A gdy był wieczór pierwszego dnia tygodnia, przyszedł Jezus i stanął pośrodku nich i rzekł im: pokój wam. To pierwszy dzień tygodnia, to jest niedziela. Czyli a gdy był wieczór niedzieli, przyszedł Jezus i stanął w pośrodku nich i rzekł im: pokój wam. Czyli Ewangelia Jana, 20 rozdział, 19 werset. I teraz kolejne miejsce z Mateusza 18:20. Gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni do imienia mojego, tam jestem pośrodku nich, mówi Pan Jezus. To są słowa Pana Jezusa. Gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni do imienia mojego, tam jestem w pośrodku nich, pośrodku ich. I jeszcze może z Dziejów Apostolskich, 4 rozdział, 13 werset, kawałek tego wersetu, jak jest powiedziane o uczniach: poznali ich, że byli z Jezusem. Po tym uczniów poznawano, że byli z Jezusem. Czyli jeżeli mamy mowę o Kościele, to on nie przybiera żadnej nazwy. Nie posiada Kościół żadnej nazwy. Żadnej. Nawet nie posiada nazwy Kościół. Ale w prostocie zgromadza się do imienia Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus jest centrum. Pan Jezus jest pośrodku. W czasie zgromadzeń pierwszego dnia tygodnia do imienia Jego, On w Jana 20:19 stanął pośrodku w niedzielę. Stąd niedziela nazywana jest w objawieniu w pierwszym rozdziale Dniem Pańskim. Dzień Pański, niedziela. I Mateusza 18:20, gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni do imienia mojego, tam jestem w pośrodku ich. Jezus ma być pośrodku prawdziwego Kościoła. I ci, którzy
są znani jako chrześcijanie przez świat, mają być znani jako ci, którzy są z Jezusem. Nie z jakimś innym przedstawicielem Boga na ziemi, uzurpującym sobie takie prawo, tylko że są z Jezusem. Byli z Jezusem, Dzieje 4:13. Centralnym punktem zgromadzeń, jedynym powodem wręcz, powodem, tak, dlaczego się tam zgromadzać należy, bo powodem jest do zgromadzeń Pan Jezus Chrystus. Nie nic innego, żadne inne powody, jak tylko Pan Jezus Chrystus. Centralnym punktem zgromadzeń, jedynym powodem do zgromadzenia się Kościoła jest Pan Jezus Chrystus. Kolejny punkt, na który Paweł zwraca uwagę w swoich pismach i na pewno zwróciłby uwagę w czasie tej rozmowy. No, może na pewno nie, ale raczej tak. Kościół, do którego należę, chce we wszystkim być posłusznym Słowu Bożemu. Czyli Kościół, do którego należę, chce we wszystkim być posłusznym. Komu? Bogu. A Bóg dał Słowo Boże w postaci Biblii, w postaci 66 ksiąg Starego i Nowego Testamentu. I to, co jest w Słowie Bożym, w Biblii, jest podstawą do tego, żeby trzymać się tego Słowa. Kościół, do którego należy, chce we wszystkim być posłusznym Słowu Bożemu. I tutaj mamy na przykład 2 Tymoteusza 2:15. Staraj się, abyś się doświadczonym stawił Bogu robotnikiem, który by się nie zawstydził i który by dobrze rozbierał słowo prawdy. Albo z Ewangelii na 14 rozdział, 23 werset. Jeśli mnie kto miłuje, słowo moje zachowywać będzie. Tak, takim punktem odniesienia, czy kochasz Pana Jezusa, jest to, czy przestrzegasz Słowa Bożego. Czyli Biblii. Nic ponad Biblię, nic mniej niż Biblia. Staraj się, abyś się doświadczonym stawił Bogu robotnikiem, który by się nie zawstydził i który by dobrze słowo prawdy rozbierał, to znaczy przedstawiał, to znaczy właściwie wykładał. Jeszcze jest 2 Tymoteusza 3:16. Całe pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest sprawiedliwości. To jest bardzo ważne, że Kościół kieruje się Biblią. Biblia jest zakończonym, spisanym Słowem Bożym, skierowanym do ludzi przez Boga. Jest to jedyny, można powiedzieć, standard, absolutny standard prawdy. Jest to jedyny absolutny standard prawdy. Biblia powinna być badana, powinna być Biblia rozumiana, powinna być całkowicie i poprawnie przyjmowana. Biblia powinna być dokładnie w pełnym posłuszeństwie przestrzegana w całości. Nic więcej niż Biblia, nic mniej niż Biblia. Kolejny punkt, na który Paweł zwraca uwagę w swoich pismach i podejrzewam, że w czasie takiej rozmowy z nim zwróciłby na to uwagę. Kościół, do którego należę, jest kierowany przez Ducha Świętego. Kierownictwo Ducha Świętego jest kluczowe. Bez Ducha Świętego w ogóle nie ma mowy o tym, żeby było w Kościele wszystko ok. Jeżeli kieruje tobą jakiś człowiek, to nie jest to kierownictwo Ducha Świętego, tylko kierownictwo ludzkie. Powinieneś z tego wyjść, bo to jest bałwochwalstwo. Jeżeli jest tam jakiś ksiądz, pastor, pop, jakiś lider, to jest niestety synagoga szatańska. Jeżeli jesteś w takim miejscu, nie ma to nic wspólnego z Kościołem Jezusa Chrystusa. Kościół jest kierowany przez Ducha Świętego. Duch Święty jest Bogiem. Duch Święty jest wszechobecny. On nie potrzebuje zastępców. On nie potrzebuje przedstawicieli. Na zgromadzeniu bezpośrednio kieruje zgromadzeniem i wybiera sobie jako swoje usta tego brata, którego chce, a nie tego, którego rozpisał jakiś synod w Warszawie albo w Nowym Jorku, albo w Brooklynie. To jest w ogóle całkowicie dzisiaj szeroko rozpowszechnione takie bałwochwalstwo.
Bo to jest bałwochwalstwo. Czci się wtedy demony, a nie Boga, jeżeli nie słucha się Ducha Świętego, tylko słucha się jakiegoś człowieka. Jeśli mamy zgromadzenie do imienia Pana Jezusa, to Duch Święty w pełnej swobodzie działa. Używa tych darów, jakie dał Kościołowi, a nie wyuczonych w jakichś szkołach teologicznych apsztyfikantów czy różnych figurantów przywiezionych czasami w teczkach z powodów politycznych, a nie mającym nic wspólnego z tym, co Słowo Boże uczy. Słowo Boże w ogóle nie uczy o klerze. Nie było zamiarem Bożym, żeby był jakikolwiek kler. Byli apostołowie, wyznaczali do czasu, kiedy było spisane Słowo Boże, starszych, i jak już zmarli ci starsi, jak zmarli ci apostołowie, nowych starszych już nie ma wyznaczanych, ordynowanych. I to była jedyna służba taka zewnętrznie widziana na samym początku, dopóki nie było spisanego Słowa Bożego. Jak już zostało spisane Słowo Boże, przestały być potrzebne tego różnego rodzaju wsporniki typu mówienie na językach, typu różnego rodzaju kler, różnego rodzaju tego typu elementy, które potwierdzały w sposób albo na podstawie darów znaków, albo na podstawie zewnętrznych delegatur od apostołów, co jest prawdą. Od czasu, jak jest spisana Biblia w całości, cały Nowy Testament, to już jest w ogóle niepotrzebne. Paweł powiedział w 20 rozdziale Dziejów: po moim odejściu wejdą między was wilki, a nawet spośród was samych powstaną ludzie przewrotni i chcąc pociągnąć ludzi za sobą. I tak było, że ci starsi, którzy byli naprawdę wybrani przez Ducha Świętego, stali się po odejściu Pawła niewiarygodni na tyle, że nawet niektórzy z nich stali się herezjarchami. A do czasu, gdy Paweł jeszcze nie przekazał Słowa Bożego, nie skompletował Słowa Bożego, do czasu, gdy Paweł nie zakończył służby, nie odszedł, to oni byli jak gdyby włodarzami Bożymi, takimi, którzy byli wyznacznikami, co jest prawdą. Dziś mamy Pismo Święte i takich osobników wyznaczonych nie ma. To są wszystko uzurpatorzy, jeżeli na takiego trafisz. Samozwańczy. Niestety jest to dosyć popularne, tak samo jak gdy popatrzymy na historię Izraela. To pojedyncze osoby trzymały się Słowa Bożego, a cały Izrael pod kierownictwem najpierw Jeroboama, a potem uczestniczyli jeszcze w grzechach Achaba. I to była większa grupa niż ci, którzy trzymali się prawdy. Dlatego, że za prawdę trzeba niestety cierpieć. Kto chce żyć pobożnie w Chrystusie, prześladowany będzie. Więc jeżeli będziesz się trzymał Słowa Bożego, to ściągniesz na siebie wśród ludzi kłopoty. Ale to jest rzecz pewna, bo kto chce, wystarczy chcieć żyć pobożnie w Chrystusie. Już masz przechlapane, jeśli chodzi o relacje z ludźmi. Jeśli będziesz bardziej podobny do Jezusa, to tym bardziej świat cię będzie odrzucał. Im bardziej się upodobnisz do Jezusa, tym bliższe będzie zgładzenie ciebie z tej ziemi przez ludzi otaczających cię. Bo Pan Jezus został zamordowany. Więc jak będziesz coraz bardziej podobny do Pana Jezusa, to będziesz coraz bliżej tego, że świat cię znienawidzi i zamorduje. Bez powodu. Kościół, do którego należy, jest kierowany przez Ducha Świętego. Lecz tutaj weźmiemy kilka cytatów ze słów Pana Jezusa i z Dziejów Apostolskich, czyli Łukasza, gdzie widzimy ten fakt potwierdzony. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy. To są słowa z Ewangelii Jana 16, rozdział 13 do 14 wersetu.
Kościół, do którego należę, jest kierowany przez Ducha Świętego. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będzie i przyszłe rzeczy wam opowie. On mnie uwielbi, bo z mego weźmie, a opowie wam. Czyli widzimy jednoznacznie tutaj zapowiedź Pana Jezusa Chrystusa, że Duch Prawdy przyjdzie i wprowadzi chrześcijan we wszelką prawdę. Bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będzie i przyszłe rzeczy opowie nam. I Duch Święty będzie uwielbiał Jezusa, bo z tego, co jest Jezusowe, weźmie i opowie nam. Drugie miejsce to jest Dzieje Apostolskie, 2:4. Dzieje Apostolskie spisane przez proroka Łukasza. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. Widzimy, że Duch Święty napełniał uczniów. Kolejne miejsce, 2:42. Ten sam, na tej samej prawie stronie, albo jak masz inny układ w Biblii, wydruku, to może stronę dalej. I trwali w nauce apostolskiej, i w społeczności, i w łamaniu chleba, i w modlitwach. Uczniowie trwali w nauce apostolskiej, w społeczności, i w łamaniu chleba, i w modlitwach. Tutaj zauważmy, jest za każdym razem i. I w społeczności, i w łamaniu chleba, i w modlitwach, i w nauce apostolskiej. Kolejne miejsce to jest Dzieje Apostolskie, 13:4. Jest widoczne, że Duch Święty posyła. I przeczytam Dzieje Apostolskie, 13:4. Oni tedy wysłani będąc od Ducha Świętego. To Duch Święty ich wysłał. Duch Święty. Duch Święty otrzymał autorytet i moc prowadzenia Kościoła. Podobnie jak porównywaliśmy już to z ciałem, Kościół, i w ciele mamy na przykład taki układ przekazywania informacji. Neurologia się tym zajmuje, czyli taki układ nerwowy. Podobnie jak system nerwowy dla ciała. Właśnie. To Duch Święty jest żywym łącznikiem między wierzącymi a ich Bogiem. Może nawet dzisiaj łatwiej to zrozumieć, bo kiedyś to musiały być kabelki, tak jak w ciele są jakieś kabelki prawdopodobnie przekazujące z głowy do nóg, z głowy do rąk, z głowy do oka, różnego rodzaju informacje. Natomiast Duch Święty to jest bardziej, jak te informacje są przekazywane bezprzewodowo, przez właśnie bezpośredni kontakt Ducha Świętego. Jest to bardzo ciekawe, że Duch Święty jest żywym łącznikiem między wierzącym a ich Bogiem. Głową jest Chrystus, a wierzący w Pana Jezusa są członkami tego ciała, Kościoła. Kolejny punkt, na który Paweł kładł nacisk, ale nie tylko Paweł, bo i Piotr, to jest fakt, że Kościół praktykuje kapłaństwo wszystkich wierzących, więc można powiedzieć, że jeśli mam odpowiedzieć Ci na pytanie, do jakiego Kościoła należę, to odpowiem: Kościół, do którego należę, praktykuje kapłaństwo wszystkich wierzących. Święci kapłani do uwielbiania Boga i królewskie kapłaństwo dla służby. Mamy dwa rodzaje kapłaństwa w tym Kościele. Święci kapłani do uwielbiania i królewskie kapłaństwo dla służby. I teraz, jeżeli popatrzymy na ten pierwszy fakt, święci kapłani do uwielbiania, to jest to potwierdzone w pierwszym liście Piotra, 2:5. Może przeczytajmy to. I wy, jako żywe kamienie, budujcie się w dom duchowny, w kapłaństwo święte ku ofiarowaniu duchowych ofiar, przyjemnych Bogu
przez Jezusa Chrystusa. To jest pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 5 werset. A z kolei królewskie kapłaństwo dla służby, to widzimy też w tym liście Piotra, 2 rozdział, 9 werset. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 9 werset. Aby służyć, takie kapłaństwo królewskie służy, królewskie kapłaństwo dla służby. I zacytuję teraz 1 Piotra 2:9. Ale wy jesteście rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z ciemności ku dziwnej swojej światłości. Czyli widzimy, że mamy dwa rodzaje kapłaństwa. Święci kapłani do uwielbiania i królewskie kapłaństwo dla służby. I to jest bardzo ważne, że Kościół, jeśli jest prowadzony przez Ducha Świętego, a nie przez jakichś ludzi, daje możliwość, aby każdy wierzący mógł brać udział w obu rodzajach służby, w obu rodzajach kapłaństwa, w obu aspektach kapłaństwa, w uwielbianiu i służbie, każdy wierzący. Czyli jeżeli mamy Kościół, który jest prowadzony przez Ducha Świętego, a nie przez ludzi, lub kierujące tymi ludźmi demony, albo bezpośrednio, możemy też sobie wyobrazić, kierowany przez demony, to Kościół, jeśli jest prowadzony przez Ducha Świętego, daje możliwość, aby każdy wierzący mógł brać udział w obu aspektach kapłaństwa, w uwielbianiu, jak widzieliśmy, 1 Piotra 2:5 i służbie, 1 Piotra 2:9. Kolejny punkt, na który myślę, że trzeba by było zwrócić uwagę, gdy chcesz, żebym ci odpowiedział, do jakiego kościoła należę, to to, że kościół, do którego należę, wierzy w biblijną separację od zła. To jest bardzo ważne, bo jeżeli nie ma oddzielenia, separacji, oddzielenia od zła, to wtedy nie ma w ogóle mowy o tym, żeby praktykować to, co Bóg nakazał. I tutaj kilka miejsc ze Słowa Bożego. Z 2 Tymoteusza 2:19, albo z Hebrajczyków 13:13, albo z Ewangelii Jana 17:16, albo z 1 Mojżeszowej 1:4. Może najpierw ten pierwszy fragment, 1 Mojżesza 1:4. On tak pokazuje nam obrazowo, uczynił Bóg rozdział między światłością i między ciemnością. No niby taki oczywisty fakt. Ale później, między innymi w 2 Koryntian 6:13-14, o ile dobrze pamiętam numerację, Paweł to właśnie rozdzielenie między światem a ciemnością używa jako argumentu, czyli to dotyczy naszego tematu, że Kościół, do którego należy, wierzy w biblijną separację od zła. Kościół, do którego należy, wierzy i praktykuje biblijne oddzielenie od zła. Kolejny fakt z Ewangelii Jana 17:16. Jezus powiedział: nie są oni ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. To jest Ewangelia Jana 17:16. Nie są oni ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Kolejny fragment, Hebrajczyków 13:13. Wyjdźmy poza obóz, tak? Cytuję Hebrajczyków 13:13. Wyjdźmy tedy do Niego, do Chrystusa, za obóz judaizmu, nosząc urąganie Jego. Wyjdźmy tedy do Niego, za obóz, nosząc urąganie Jego. Kontekst pokazuje, że obóz to jest judaizm, a wyjdźmy do Niego, to znaczy do Chrystusa. Kolejne miejsce to 2 Tymoteusza 2:19. Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wymienia imię Chrystusa. Wezwanie. Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wymienia imię Chrystusa. 2 Tymoteusza 2:19. Kościół, do którego należy, wierzy i praktykuje biblijną separację, biblijne oddzielenie od zła. Jeśli Kościół nie kroczy w posłuszeństwie Słowu Bożemu,
wpadnie albo w światowość, albo w legalizm. Światowość, czyli bratanie się z tym światem, legalizm, czyli różnego rodzaju przepis za przepisem, trochę tu, trochę tam, różnego rodzaju uregulowania, na przykład kazanie będziesz miał 3 dni lub wcześniej przed kazaniem już wydrukowane, tytuł będzie podany, ile będzie trwało, może nawet będzie podane, kto będzie mówił. To jest legalizm już. To jest albo będzie określone poza biblijnie różnego rodzaju formułki. To jest po prostu nie do wyobrażenia, co ludzie potrafią sobie powymyślać. Tak samo jak Samarytanie powymyślali sobie różne dziwne rzeczy o Bogu i mieszali kulty bałwochwalcze z elementami z elementami biblijnego Boga, biblijnego czczenia Boga. Kościół, do którego należy, wierzy w separację biblijną, separację, biblijne oddzielenie od zła, od grzechu, od nieczystości i praktykuje to. O ile grzech jest osądzany indywidualnie, o tyle separacja jest wyrażana zbiorowo. Więc trzeba i grzech osądzać indywidualnie, ale też trzeba praktykować wyrażaną zbiorowo separację. Jeżeli Kościół powstrzymuje się od poprawiania zła, separacja i świadectwo są zatracone. A wtedy imię Pana Jezusa jest łączone ze złem. Nie należy łączyć imienia Pana Jezusa ze złem. Kościół, do którego należy, nie łączy imienia Pana Jezusa ze złem. Kolejny punkt. Kościół, do którego należę, obchodzi wieczerzę pańską regularnie. To jest praktyka Kościoła, do którego należę, obchodzi wieczerzę pańską regularnie. Każdy pierwszy dzień tygodnia, w każdą niedzielę. Każdy prawdziwy wierzący, który kroczy w oddzieleniu od moralnego, duchowego i doktrynalnego zła, ma swoje miejsce przy stole pańskim. To jest bardzo ważne, żeby to rozumieć, że nie ma tam miejsca dla kogoś, kto nie jest prawdziwym wierzącym. Albo nie ma tam miejsca dla kogoś, kto nie oddziela się od moralnego zła, albo nie oddziela się od duchowego zła, albo nie oddziela się od doktrynalnego zła. Natomiast każdy prawdziwy wierzący w Chrystusa, który kroczy w oddzieleniu od moralnego, doktrynalnego i duchowego zła, ma swoje miejsce przy stole pańskim. Moralne, religijne i doktrynalne i kościelne zło to jest coś, z czym nie mamy mieć nic wspólnego. I teraz kilka miejsc, Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, 7 werset i 1 Koryntian, 11 rozdział, 26 werset. Najpierw Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, 7 werset. W niedzielę, gdy się uczniowie zgromadzili na łamanie chleba. Dokładnie jak jest słowo w słowo oddane w przekładzie, w pierwszy dzień tygodnia, gdy się uczniowie zgromadzili na łamanie chleba. Ale to jest pierwszy dzień tygodnia, czyli niedziela, czyli w niedzielę, gdy się uczniowie zgromadzili na łamanie chleba. Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, 7 werset. I 1 Koryntian 11, 26. Albowiem ilekroć byście jedli ten chleb i ten kielich byście pili, śmierć pańską opowiadajcie, aż by przyszedł. Do czasu, aż przyjdzie Pan Jezus, mamy ten chleb łamać i z tego kielicha pić. Nie z kieliszków, kielich jest liczba pojedyncza, więc to powinien być jeden kielich dla całej wspólnoty. Lub jak jest jakieś mega duże zgromadzenie, to jeden kielich na dosyć dużą grupę wierzących. Ale nie tak, że każdy ma swój kieliszek, to już jest takie... Może i higieniczne, ale nie biblijne. I wczesny Kościół z radością obchodził wieczerzę pańską każdego tygodnia. To widzimy w wielu miejscach Nowego Testamentu, że z radością obchodzono wieczerzę pańską każdego tygodnia. Kiedy pierwsza miłość ostygła, formalizm rozprzestrzenił się niestety.
zaczął się czas Laodycei, ten wspaniały przywilej wśród formalnych wyznawców stracił swoje pierwszeństwo. Ten wspaniały przywilej stracił swoje pierwszeństwo w sercach wyznawców chrześcijaństwa. I niestety widzimy powszechnie, że w wielu grupach, które są kościołami X, zarzucono cotygodniowe łamanie chleba, ale prawdziwy kościół bez dodatków, bez X-ów, praktykuje każdy pierwszy dzień tygodnia, w każdą niedzielę łamie chleb. Kościół, do którego należę, obchodzi wieczerzę pańską regularnie. I jeszcze może, no to jest takie oczywiste, ale niestety w kraju zabobonów i niewiary może być to ważny punkt, że kościół, do którego należę, nie jest budynkiem. Kościół, do którego należę, nie jest budynkiem. Słowo Boże pokazuje między innymi w Efezjan 5 rozdział 25 werset, że kościół, do którego należał apostoł Paweł, nie jest budynkiem. Więc kościół, do którego ja należę, nie jest budynkiem. Kościół to grupa ludzi składająca się z narodzonych na nowo chrześcijan, czyli każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, jest częścią Kościoła. Chrystus umiłował zgromadzenie i wydał samego siebie za nie. Efezjan 5, rozdział 25, werset. Widzimy wyraźnie, że Chrystus umiłował zgromadzenie i wydał samego siebie za nie. Jeżeli chcesz być pewien posiadania życia wiecznego i być częścią tego Kościoła, musisz po prostu przyjść bez jakichkolwiek kosztów z twojej strony do Chrystusa i przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony i staniesz się częścią Kościoła. Czyli podsumowując, jeśli pytasz, do jakiego Kościoła należę, to muszę ci powiedzieć, że Kościół, do którego należę, jest zbudowany na prawidłowym fundamencie, to znaczy na Chrystusie. Że Kościół, do którego należę, akceptuje śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa Jezusa Pana jako jedyną podstawę zbawienia. Kościół, do którego należę, uznaje wszystkich wierzących za członki jednego ciała. Kościół, do którego należę, uznaje Chrystusa jako głowę. Kościół, do którego należę, nie posiada nazwy, ale w prostocie zgromadza się do imienia Pana Jezusa Chrystusa. Kościół, do którego należę, chce we wszystkim być posłusznym Słowu Bożemu. Kościół, do którego należę, jest kierowany przez Ducha Świętego. Kościół, do którego należę, praktykuje kapłaństwo wszystkich wierzących. Kościół, do którego należę, wierzy w biblijne oddzielenie od zła. Kościół, do którego należę, obchodzi wieczerzę pańską regularnie. I kościół, do którego należę, nie jest budynkiem. Niech Bóg ci błogosławi.